W tym roku wolontariusze zbierają pieniądze na sprzęt dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Orkiestra zbiera na ten cel drugi raz. Festiwal absurdów i hipokryzji, próby łączenia idei, których nie da się połączyć. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbierająca pieniądze na chore dzieci, ramię w ramię z tak zwanym strajkiem kobiet, który te chore dzieci w łonie matki chce zabijać na każde żądanie. To tylko jeden z przykładów, a jest ich więcej. Marcin Tulicki. Pamiętajcie o tym, że skończyło się grzecznie. Ten apel liderki tak zwanego strajku kobiet. Jak protestujemy, to zostawiamy ślady. I cała Polska będzie w błyskawicach wszędzie. Niesie za sobą poważne konsekwencje. I w centrum stolicy. I sądząc po treści wiele kilometrów dalej, to budynek Radia Poznań. Wcześniej manifestujący zaatakowali dziennikarza rozgłośni. A to zniszczone biura polityków Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jacka Sasina i senatora Grzegorza Biereckiego. Policja zabezpieczyła zdjęcia z monitoringu. Powalowane zostały szyby wejściowe budynku biura z obrzydliwymi hasłami. Jak protestujemy, to zostawiamy ślady. Ten plakat przedstawia dziecko w łonie matki. Właśnie te plakaty symbole na tak zwanym strajku kobiet spotkały się chyba z największą agresją. To pokazuje, jak bardzo oni nienawidzą tej wspaniałej wartości ludzkiego życia, jak bardzo nienawidzą tych postaw prole. No to się gapisz, na nie się patrzysz? Takie jesteś, twardy? Agresja to zdaniem komentatorów jeden z, ale nie jedyny element godny potępienia. Bo trudno nie zwrócić uwagi na obecność w tych miejscach kilkuletnich dzieci. Ktoś je tu przecież przyprowadził. To jest dramat całej tej sytuacji, że dzieci idą protestować, idą domagać się prawa do zabijania dzieci, do zabijania nienarodzonych dzieci. Żądania protestujących na czele z Martą Lempart są przecież jasne. Aborcja na żądanie, czyli możliwość zabijania nienarodzonych chorych dzieci. I tu kolejna hipokryzja. Na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Strajk kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą. Akcja zbierania pieniędzy na chore dzieci w tym roku ramię w ramię z akcją, która chore dzieci chce zabijać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy najwidoczniej nie widzi jednak problemu, aby z jednej strony chore dzieci wykorzystywać do zbiórki pieniędzy, z drugiej wspierać organizację, która chore, nienarodzone dzieci chce zabijać. Są dzieci, które w opinii liderów tejże organizacji są dziećmi wartymi życia, wartymi pomocy, wartymi najlepszego sprzętu medycznego i są dzieci, które nie są warte życia. Zawrzało w sieci. Internauci zastanawiają się, jak można było połączyć ze sobą te dwie inicjatywy. Proaborcyjne protesty i zbieranie pieniędzy na chore dzieci. To nie jest już ta orkiestra, w której grałem. Przekroczył granicę, która wydawała się nieprzekraczalna. Z jednej strony pieniądze zbierane są przed kościołami, z drugiej... Dym w kościołach! Dym w kościołach! Tak zwany strajk kobiet kościoły dewastuje. W te sytuacje, które są nie do pogodzenia, wpisują się również politycy opozycji. Solidaryzuję się ze strajkiem kobiet. Raz wspierając protesty proaborcyjne, innym razem z chorymi dziećmi się fotografujący. Jeśli jest mi wygodnie fotografować się z dziećmi z zespołem Downa, to będę to robił. Jeśli jest mi wygodnie mówić, że powinny one nie żyć, też jest mi wygodnie, więc niech tak będzie. Oni będą zawsze grali pod jakimś kątem, tak żeby im było łatwiej dojść do władzy. To już skandaliczny komentarz polityka Platformy Obywatelskiej do zdjęcia 7-dniowej dziewczynki z bezczaszkowiem. Zdjęcie do internetu wrzuciła matka dziewczynki. Polityk PO odpowiedział. Proszę o zdjęcie, gdy skończy pierwszy rok życia. To jest niegodne, to jest postawa absolutnie godna krytyki i zastanawiające jest, jakim trzeba być człowiekiem, żeby w taki sposób się wypowiadać. Skontaktowaliśmy się z politykiem PO Krzysztofem Sławińskim. W rozmowie telefonicznej próbował obwiniać kobietę, która wrzuciła zdjęcie dziecka, ale jednocześnie przeprosił. Proszę pana, skasowałem, przeprosiłem. A nie wstyd panu jest w tej chwili za ten wpis? No proszę pana, przeprosiłem, no cóż, no, każdy popełnia błędy. Tyle tylko, że z błędów w tych sytuacjach. Ani agresji, ani hipokryzji nikt nie zamierza się wycofywać, podobnie jak z ataków na kobiety. Tylko dlatego, że chcą zadawać pytania, w tym przypadku z biura strajku kobiet,
Wyrzucono dziennikarkę. Marcin Tulicki, Wiadomości. A teraz w Wiadomościach podziękowania dla naszych widzów, czyli dla Państwa za zaufanie i za to, że coraz częściej wybierają Państwo właśnie nasze programy. Ostatnie 5 lat Telewizji Polskiej to przede wszystkim rozwój, silna publicystyka i informacje, atrakcyjna oferta rozrywkowa, kulturalna, edukacyjna oraz sportowa. Dzięki temu rośnie oglądalność. Maciej Sawicki. Najlepsze przyciągające milionową widownię programy Skok Technologiczny 4K HD. Tworzymy historię, znane i lubiane pozycje. Stulecie Winnych, Wojenne Dziewczyny, Ludzie i Bogowie, Korona Królów, Osiecka. To efekt odbudowy prestiżu Telewizji Polskiej. W styczniu 2016 roku czułem, że spotyka mnie najważniejsze wyzwanie w całym życiu. Telewizja Polska. Telewizja Polska nabrała nowej jakości. To, co dobre, musi być popularne, a to, co popularne, musi być dobre. Sylwester Marzeń z dwójką. 5 razy z rzędu deklasuje konkurencję. Sukces na skalę światową. Eurowizja Junior. 2 razy w Polsce, 2 razy zwycięstwo polskiej reprezentantki. The Voice of Poland oraz The Voice Kids. Voice Senior. Sanatorium Miłości. Rolnik szuka żony. Nie zawsze tak było. 5 lat temu TVP była marginalizowana i wypychana z rynku przez komercyjną konkurencję. Oglądalność spadała, brakowało pieniędzy, ramówka była powtórkowa, uboga, a dziennikarze masowo zwalniani. Zrobię wszystko, żeby przywrócić telewizji publicznej jej pozycję. Odważna strategia i zapewnienie stabilnego finansowania, to okazało się niezbędne, ale to nie wszystko. Najważniejsza jest intuicja i wiara po prostu w to, co się czuje, pod warunkiem, że ma się dobrą intuicję i że się potem bierze odpowiedzialność za decyzję. Do Telewizji Polskiej wrócił wielki sport. Piłka nożna, reprezentacja narodowa, Euro, Mundial, Liga Mistrzów. Triumfalny monarchium w Telewizji Polskiej. Igrzyska Olimpijskie. Rewolucja świata! Nowa formuła skoków narciarskich. Wariować można! Ogromne, często zwycięskie. Jesteśmy najlepsi na świecie! Narodowe emocje. My musimy być medium narodowej tożsamości. Programy tożsamościowe. Ważne rocznice. Rozrywka, nowoczesne widowiska, autorskie formaty. Filmy i seriale, których produkcja wróciła do Telewizji Polskiej. Drogi Wolności. Młody Piłsudski. Ale także międzynarodowe hity, które kochają widzowie. Zagraniczne seriale. Wiktoria. Cena Wolności. Zniewolona. Nikt nie będzie rezygnował z Dostojewskiego, czy Tołstoja, czy słuchania Prokofiewa, czy Czajkowskiego, dlatego że jest dyktator na Kremlu. To nie ma sensu. W związku z czym wybieramy wartościowe seriale również za wschodniej granicy, bo ludzie po prostu chcą je oglądać, tak jak ostatnio Kozacką Miłość, czy wcześniej Czerwoną Królową, tragiczny serial, ale pokazujący, jaką potwornością jest KGB, jaką potwornością, jakie piekło dla kobiet rodzi na przykład aborcja. Silna telewizja publiczna to także rzetelna, nowocześnie podana informacja. Telewizyjna agencja informacyjna. Odważna strategia. W ubiegłym roku Wiadomości zyskały ponad 270 tysięcy widzów. To największy wzrost widowni spośród wszystkich programów informacyjnych w Polsce. Z kolei udział TVP Info w polskim rynku telewizyjnym w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł blisko o połowę. Nowe Studio Info. To dowód na to, że widzowie docenili rewolucję technologiczną, jaką przeszła telewizyjna agencja informacyjna. Światowe technologie. 5 lat i jeden wspólny mianownik. Rozwój. Wiedziałem, że albo ruszymy z kopyta, szarpniemy cuglami i wejdziemy na ścieżkę trwałego rozwoju, albo ugrzęźniemy w syndromie woroniczowego niedasizmu.
że nic się nie da. Nic się nie da, bo nikomu się wcześniej nie udawało. Wielkie transmisje. I właśnie to doceniają widzowie. No plus, jest dużo fajnej rozrywki, interesujące seriale. Zmieniła się na korzyść. Rzetelnie informuje wszystkich telewidzów. Bardzo dobrze poszła do przodu. Ja uważam, że nawet włączenie tej muzyki disco polo to jest wielkim sukcesem. Wakacyjna trasa Polski. Telewizja Polska wyznacza trendy i kreuje gwiazdy. Niezależnie czy w Zakopanem, czy w Ostródzie, Sylwester Marzeń deklasuje komercyjną konkurencję. Telewizja Polska ma moc kulturotwórczą, skutecznie stawia opór gigantom z zagranicznym kapitałem. Zapewnia pluralizm i rzetelny dostęp do informacji. Zwycięża także w obszarach, w których wcześniej nadawcy komercyjni nie mieli konkurencji. Jest liderem, bo chcą ją oglądać Polacy.